Jak się żenić, to się żenić. To tak, jakby w uniesieniu w studnie skoczyć. Decyzję o ślubie niełatwo podjąć. Nie, nie. Zależy z kim znaczy się. Zapraszamy na scenę kabaret Beczki z drugiej A. Zebraliśmy się tutaj, aby połączyć. Proszę księdza, nie ma jeszcze mojego narzeczonego. No dobra. Bóg nam to wybaczy. Który się podoba? No nie ksiądz. A to nie grzech? Grzech? Chcę się spuścić, moje drogie dziecko. No, ten to będzie tylko w zastępstwie, taki dubler, wiesz. Jak chcesz, to sobie możesz nawet dziewczynę wybrać. No to tylko na chwilę, to taki dubler. No pewnie, wybieraj kogo chcesz, moja droga. A to może ja poproszę tą dziewczynę, co mi pomogła? No tak, dobrze, szybciutko, szybciutko, raz, dwa, raz, dwa. Ale ty przyszłej żonie nie podstawiaj nóg tutaj. No dobrze, jesteście już, jesteście, no. No tak, przedłużenie głosu by się tobie przydało, moje drogie dziecko, no. Nie żeby coś, ale... No, marynareczkę jeszcze mogłaś jakoś trzasnąć, ale rozumiem, nowa moda. Czyli co? Możemy zaczynać, tak? Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, aby połączyć... A jak się człowiek śpieszy. Do spowiedzi przeszlubnej była? Kto, ja? Nie. Tak, ty. Nie. Jak z każdym, każdy Polak. No słuchaj. Dobra, ostatni raz do spowiedzi byłam. Ostatni raz do spowiedzi byłam. Głośniej, głośniej! Ostatni raz do spowiedzi byłam. Tylko ty i Bóg tutaj. Obraziłam. Obraziłam. I teraz wymieniasz te grzechy, no. Jakie grzechy? No grzechy, no wymieniasz, no nie wstydź się. Nie będę wymieniać grzechów. No na pewno trzeba było tak przed grzechem pomyśleć, zanim się to cokolwiek zrobiło, no. Wymieniaj, no nie wstydź się, co tam było. No nie. No jak z każdym, jak z każdym! Masz! Tutaj jest lista najczęściej popełnianych grzechów przez Polaków. Wybieraj coś tam. Wspierałam PZPN. Ja nie wiem, czy tobie tutaj Bóg pomoże. Coś tam jeszcze było? Oglądałam Modę na sukces. Ty w ogóle wiesz, o co tam chodzi? Przy którymś odcinku się zgubiłam. No i to jeszcze większy grzech. No, coś tam jeszcze? Ciągnę kablówkę na lewo. O, zdarza się, zdarza się. Jak dobrze, że oni sprawdzają tylko w weekendy. No, coś tam jeszcze? Nie płacę abonamentu telewizyjnego. Zdarza się, zdarza się. 99,9% Polaków ma ten grzech. No słuchaj. No, nie ukrywam, no nagrzeszyłaś trochę, nie? Pomyślmy. No to
według taryfikatora od 400 do 500 zł na remont dachu kościoła i 10 karnych zdrowosiek. Przyjmujesz, czy kierujesz sprawy na synod biskupi? Kierujemy na synod. No, to po ceremonii wypiszemy tam odpowiednie papiery, a teraz chodź tu, moje drogie dziecko, na miejsce. No i możemy zaczynać, tak? Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, aby połączyć... Ale proszę księdza, my sobie przygotowaliśmy takie wyznania miłosne i chcielibyśmy sobie je teraz powiedzieć. Może ja pierwsza. Szybko, dobrze? Kochanie, kiedy cię pierwszy raz zobaczyłam, biegałaś pijana po pokładzie samolotu. Uwielbiam to w tobie, że jesteś taki szalony i jednocześnie taki trochę męski. Naprawdę świetnie wyglądasz w moich rajstopach. To, że depilujesz całe ciało dla mnie, jest oznaką twojej miłości. I wiedząc, że kochasz żeglarstwo, chcę być twoim cichym portem na zburzonym morzu życia. No, żeglarzu, teraz ty. Nie macie czegoś po odpowiedzi? No, kawalerstwo się kłania, kawalerstwo! Powiedziałam, że tak będzie. No, szybciutko. Kochanie, nie pamiętam naszego pierwszego spotkania. Coś kojarzę, że w samolocie. Kocham cię za to, że tolerujesz moje bieganie po osiedlu na Golasa. Ja sobie to wezmę, tak. Będę mieć dowód, a co? No, czyli co? Możemy zaczynać, tak? Przepraszam. Halo? Tak, księże biskupie, tak, tak. Już jestem w samochodzie, już minęłem pierwsze rondo, tak, tak. Wezmę kremówki, znaczy się frankfurterki, tak, tak, pamiętam, pamiętam. Do zobisku. Przepraszam. Panie Boże, wiem. Wiem, że zgrzeszyłem. Moja wina. Moja wina na maksa, tak? Ale ja się naprawdę śpieszę. Naprawdę się śpieszę. Pogadamy wieczorem, okej? Pa. No, czyli możemy zaczynać, tak? Tak. Ja, Bella, biorę ciebie, Edwarda, za męża i ślubuję ci miłość i wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Powtarzaj! Ja, Bella, biorę sobie ciebie, Edwardzie, za męża. Sprawniej, proszę! Chciałam tak to czucie! Zaraz będę z ostatnim namaszczeniem! Ślubuję ci miłość i wierność i uczciwość małżeńską. No szkurja! Co?! O, dzień dobry, dzień dobry. Widzę, wszyscy już są. Ciocia nawet jest. Szmordo ty moja. Przepraszam za spóźnienie, ale na kawalerskim się trochę zasiedziałem. A ksiądz tu? A kto po flaszkę schodzi? Skoczył? Cicho, cicho. A to co, świadek? Tak, świadek, 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 świadek. A, to jak świadek, to gratulacje się należą. Prezent jakiś się należy. Miałem tu gdzieś jakieś kwiaty z kawalerskiego, ale chyba wypadły. Ale przyda się to. Proszę mi pomóc, proszę. Proszę. No. Dziękuję bardzo mocno, straszliwie mocnie. Brawa wielkie. Czy co? Możemy, tak? Tak. Czy ty tak? Tak. Czy ty tak? Tak. No to się pocałujcie, no. Ale piękny ślub. I ksiądz taki fajny, nie? Fajny, fajny. A na kawalerskim to tylko on biegał ze mną nago po osiedlu. Teraz zobaczymy, która następna będzie panną młodą. Łapcie.